Brum brum, moi drodzy, witajcie serdecznie. Jest dzisiaj sobota, godzina 10:30. Jak widzicie, lecimy, moi drodzy, ostro. Dzisiaj, tak jak wspominałem, tylko czekajcie, jak to chronologicznie jest ułożone. Powiem wam, że w pracy takiego człowieka nagrywającego jest problem, że nie wszystkie filmiki trafiają od razu i czasami treść filmika jeszcze nieukazanego koliduje z tym, co robimy w tym momencie. Powiem wam, że no ja teraz jadę do sklepu, ponieważ musimy kupić zawór do 30. No i jeszcze jakby się udało, to bym chętnie kupił wąż pneumatyczny do przyczepy, żeby wyprowadzić już wyjście na drugą przyczepę z zaworu, ponieważ jest tam na razie tylko taka zaślepka, tam jest jakieś, nie wiem, 50 groszy chyba wstawione, czy coś ten deseń, dzięki czemu tam jest szczelnie, no ale trzeba kupić taki wąż, żeby po prostu już dać wyjście z tyłu. Wczoraj udało mi się wymienić obydwa gniazda elektryczne, także jest w sumie dobry progres. Światło od razu zaczęło dużo lepiej działać, ale to akurat zobaczycie na poprzednim filmiku, albo na, czekajcie, poprzedni? Tak, poprzedni, bo jest najpierw, jednego dnia nagrałem wczoraj to filmiki w piątek. Pierwszy to jest o ciągniku, tam robiłem 30 jeszcze czerwoną kończyłem i później się tą tematyką zajmowałem, a drugi filmik to już jest z przyczepy, także trochę wam to podzieliłem, bo było ponad godzinę materiału, więc takie 2,5 godzinowki o wiele lepiej. Dobra, ja teraz lecę, no wiadomo, jadąc troszeczkę ograniczone możliwości nagrywania. Kupimy zawór, kupimy jeszcze może ten wąż, okaże się na miejscu. No i widzimy się dzisiaj ponownie przy przyczepie i będziemy działać. Patrzcie, skończyłem nagrywać, wcisnął mi się autobus. Wiadomo, w terenie zabudowanym mam pierwszeństwo, ale zobaczcie, jedziemy 30 na godzinę. Wcisnął mi się, będąc bardzo blisko, po to, żeby jechać 30. Nienawidzę takich kierowców autobusu. Trzeba jeszcze zmutować. Słuchajcie, moi drodzy, byłem teraz właśnie w sklepie. Trochę mi to zajęło, bo ponad pół godzinki. Ale ja mam naprawdę świetnego sprzedawcę. Ja tam w sumie idę się głównie wygadać, a nie kupić części. No i możecie zobaczyć, mam wszystko, co chciałem. Jest wąż tutaj właśnie dość długi do przyczepy. Kupiłem od razu pompę oleju do 30, oczywiście Hilmeta. Zawór się okazał być tani, bo kosztował 100. Zapłaciłem łącznie chyba 343 zł dokładnie. I powiem wam, nieźle. Wziąłem tutaj właśnie wszystko, żeby wymienić pompę oleju w 30, bo już też się powoli do tego przymierzam. No i mam oczywiście tutaj zawór do 30, także jest spoko. Pozostałe części już miałem. Dobra, wjeżdżamy na drogę, także... O Jezu, przepraszam, odbiło się znowu. Także ja jeszcze lecę do wpłatomatu i widzimy się na podwórku. Dobra, możecie zobaczyć, czy jecha tak jak wczoraj stała, tak stoi. Będę się zajmował je bolączkami. Tu widzicie, no odma działa, to nie jest pod odmę, ale tu widzicie dookoła spod nakrętki niestety, ale wali tym olejem i to strasznie denerwuje. Tu pozostałe wycieki to jest troszeczkę inna bajka. Natomiast najważniejsze, co jest, to jest właśnie pneumatyka. Dzisiaj się zajmiemy tą pneumatyką właśnie. Możecie zobaczyć, już tutaj położyłem rzeczy. Mamy tutaj nowy zawór. Okazał się być tańszy, ponieważ kosztował 100. Nie wiem, czy to jest jakieś logo jakiegoś producenta, cholera wie czego. Nie ma chyba zbytnio. Nie wiem, no wcześniej jak się gdzieś tam pytałem, to chyba kosztowało to około 200 zł. Chyba 170 czy coś ten deseń. No zobaczymy, no czy ten jest tańszy, gówniany. Nie sądzę, no w sumie mi sprzedawca zbytnio kitu nigdy nie wciska. Pompę za to możecie zobaczyć, też kupiłem do 30. Jest to oczywiście pompa Hilmetowska. Tu możecie zobaczyć produkt polski, Hilmet. Dlaczego Hilmet? Ponieważ lubię tą firmę. Prawda jest taka, nie, mam jakiś sentyment do tej firmy. Do tego robią wydajne pompy. Ta powinna, wydaje mi się, że ta też jest ciut wydajniejsza niż to, co było montowane oryginalnie. A mi zależy na dodatkowym wydatku, ponieważ jak możecie sami zobaczyć, no 30 ma tą chodniczkę oleju. Ten adapter też trzeba będzie jeszcze kupić nowy, ponieważ jest to najzwyklejszy adapter, który cały czas puszcza olej. Są takie z moi drodzy, termostatem. Bo tu w przypadku 30 ten olej, jak się tak w sumie krótkie dystanse robi, to się nie nagrzewa więcej jak te 50 stopni. Także troszeczkę na tym niedogrzanym oleju lata. Do tego jak założymy termostatem tutaj podstawkę pod filtr oleju, to ona będzie wtedy nam nagrzewała olej do 78 stopni. 78 stopni to jest taki moment otwarcia termostatu, więc powinno być lepiej. Natomiast tu widzicie z przodu
a wy nie widzicie, może że w drugą stronę ze światłem, no to jest taka chłodnica, ona jest tak tutaj spasowana, że no praktycznie tego nie widać. No to widzicie, od razu są też zmasakrowane zawiasy, są obcięte o połowę, przerobione, to trochę było powycinane, porobione, natomiast no się wszystko chowa, nie koliduje nic z niczym, nic tutaj nie cieknie, nie ma żadnych kurcze bolączek, że nie daj Boże coś szczeli. No ale jak widzicie, porządne zakute węże, jeszcze musiałem tylko taki napinacz zrobić, można powiedzieć. Tu macie węże Made in Italia, one są zbrojone jeszcze dodatkowo, są mega sztywne i ze względu na to, że są tak sztywne, to tu właśnie się zaginało i ocierało pasek, więc tutaj dorobiłem taki, widzicie, no z dwóch takich płaskowniczków zrobiłem sobie takie mocowanko fajne. Naprawdę do śmiga nie ma najmniejszego problemu. Tyle na teraz. Ja w sumie, prawdę powiedziawszy, idę do domu sobie zjeść jakieś śniadanko, bo tak wyleciałem w sumie z pokoju i umyłem zęby, po czym się zorientowałem, że tak, śniadania nie zjadłeś, mówię, a zęby umyłeś, więc już mi się nie chciało jeść. Rzeczy są kupione, pompa, nie wiem, dzisiaj raczej się do to nie zabierzemy, zabierzemy się do to w tygodniu. Dzisiaj jest sobota, tutaj coś się dzieje, jest ten, chodzone, cały czas ojciec się gdzieś tutaj kręci czy coś, nie chce, żeby mi po prostu przeszkadzał w nagrywaniu, więc wymienimy ją wspólnie. Dobra, witajcie moi drodzy po przerwie. Jeżeli widzicie, gotowy do pracy, jest mój, że tak powiem, roboczy outfit. No i teraz tylko muszę sobie jeszcze szybko ogarnąć telefoniki. Dam jej podładowarkę, bo później gdzieś idzie i bateria rozładowana. No kurwa, tu mamy po 70 parę procent, ale to nie stanowi problemu. A więc tak moi drodzy, 30 i pneumatyka. Podstawą do pneumatyki, żeby w ogóle z czymkolwiek rozmawiać, są podkładki fibrowe. Tu możecie zobaczyć, mamy, ja na nie mówię zewnętrzne, ponieważ to są podkładki, które zakładacie na przykład tak jak widzicie, one tu wchodzą od zewnątrz. Drugi typ to są wewnętrzne. Muszę tutaj tylko wziąć całe pudełeczko. O, wymienimy sobie kolejnością. Zobaczcie, tu ich mam akurat pełno. O, tu nawet się jakaś miedziana schowała. Czekajcie. O, tu jest miedziucha. Miedziucha do miedziuchy. I tu jeszcze mamy takie nakrętki. Nakrętki służą po to, żeby tu regulować wysokość. Tak jak na przykład macie kolanko, widzicie, tu jest taka właśnie nakrętka. Dzięki czemu wkręcacie ile trzeba, kontrujecie, jest ok. I teraz tak, my tam będziemy jeszcze robili pewną rzecz, ponieważ odkręcimy sobie, odkręcimy moi drodzy odolejacz, wąż na odolejaczu i musimy sprawdzić, czy czerwona 30 ma dobry odolejacz, ponieważ tamten odolejacz będzie trafiał w moje ręce i będziemy sprawdzali jego poprawność działania. Mam nadzieję, że akurat będzie śmigę, także to podłączymy troszeczkę inaczej i będziemy wtedy wiedzieli, czy jest on wart. Jak jest dobry, to wtedy go po prostu odsprzedaję do Dawida. A więc tak, o tyle co podkładki fibrowe, to jest po prostu wstęp jak, nie wiem, jak umiejętność dodawania w matematyce. Tak, dodatkową rzeczą, którą powinniście posiadać, jest teflon. To jest po prostu podstawa podstaw moim zdaniem, żeby się bawić jakkolwiek z pneumatyką, żeby to miało ręce, nogi, żeby to miało sens. Dużo osób tu daje podkładki miedziane, no nie do końca one są dobre, nie jest najgorzej. Najgorzej co można zrobić, to złożyć to bez podkładek, bo to w ogóle nie będzie szczelne. Składając na miedziane podkładki, no powiedzmy, że pół biedy. Natomiast w pneumatyce idą właśnie te podkładki fibrowe. I teraz tak, tu posiadamy te podkładki, dodatkowo posiadamy tu rzeczy, widzicie, do pompy oleju, o której wspominałem wcześniej. To sobie na razie na spokojnie gdzieś odwiesimy, na przykład tu. Jak widzicie, uszczelaczka tak samo wisi. Mam jeszcze dwie miedziuchy, bo chcę uszczelnić tutaj pokrywę. Także miedziucha też trafia na haczyka. Tutaj. O, i teraz tak. Tu jest nasz zawór, w którym musimy, że tak powiem, odpieczętować za ślepkę. Widzicie, jest to tak zrobione, żeby tutaj nic nie wyleciało. O, dobra, mamy ją wyciągniętą. Z tym zaworem w zasadzie nie musimy robić nic. Najważniejsze co jest, to go przymocować. A więc tak. No, tu trochę jest bagan, no, ale w sumie bez tragedii. Odkręcamy oczywiście stary zawór. Ten jest wyrobiony, wysłużony. Jakościowo pewnie jest dużo lepszy, ale no niestety się skończył. Tu widzicie, jest właśnie podkładka fibrowa. O, ona się tak tutaj fajnie układa.
Zawór sobie odłożymy na razie z boku. I teraz tak, potrzebujemy, moi drodzy, wziąć szczotkę drucianą. I teraz tu, te miejsce porządnie trzeba wyczyścić. Chociaż nawet, czekajcie, nie musimy się męczyć ręcznie. Teraz tutaj leci wszystko, bo jeszcze leży niepozbierane. Wyczyścimy to mechanicznie. No, tu jest elegancko. Teraz tak, bierzemy tą oto podkładkę fibrową i ona pasuje, zobaczcie, tutaj w ten sposób. Jak mamy wąż z nakrętką, to tutaj dajemy podkładkę fibrową pomiędzy łączeniem. I teraz tak jak mamy zawór i tu widzicie wąż, to to się łączy w ten sposób. Tutaj tu spokojnie tylko to nakręcamy palcami i później będziemy to układać na ciągniku. Tak, żeby tu po prostu nie było jakiegoś problemu. Jedną rzecz mamy, to teraz by się przydało odkręcić tutaj kolankę. A więc tak, zdejmiemy sobie ten przewód. Swoją drogą powiem wam, że jest to dużo lżejsze od tego starego. To jest taki, kurczę, powiem wam, że ten zawór waży więcej niż ten zawór nowy z wężem. Także jest trochę widać różnica w jakości stary a nowy. Teraz mister stary, tak, to jest nam, to mieliśmy, ale powiem wam tak, przymocujemy sam zawór na razie, bo tutaj ten kruciec nam się przyda, na pewno się nam kiedykolwiek w życiu przyda, bo nieraz trzeba czasami gdzieś skądś coś przejść. O, także skoro zawór idzie do wyrzucenia, to nie oznacza, że musimy końcówkę wyrzucać. A, tutaj nawet jest coś innego. To jest taka... A, widzicie, sterowanie tego zaworu jest, dobra. Czy to nie jest zwykła końcówka? Dobra, to niech to tutaj zostanie. To, co my potrzebujemy, to jest ta strona. O, zobaczcie. Popuszczamy kontrę, pod którą jest oczywiście podkładka fibrowa. Tylko ta duża. I teraz tutaj odkręcamy sobie. I zobaczycie zaraz, co my tu mamy. O, tu jest, widzicie, kolanko. I tu podkładka stara fibrowa, która idzie już do śmieci. Nie zakładajcie tego dwa razy, to nie ma sensu. Tą kontrę możemy podkręcić na maksa do góry. Tutaj oczywiście gwindzik trzeba ładnie przeczyścić. To wiadomo, tam jakoś nie jest zabrudzone w niczym, bo tutaj jest pneumatyka, więc nigdzie to w żadnym oleju nie pracuje. Ten zawór idzie do lamusa, jak to mówią. Chociaż w sumie w tym przypadku na złom, bo zakładamy to samo. No i bierzemy z powrotem nasz tutaj przewód do pneumatyki, przykręcamy go tutaj, czekajcie, tak, żeby z tej strony czujnika nie zniszczyć. Ja wam powiem, tego czujnika nie używam, bo i tak mam wskaźnik. Można by tu się bawić i ten czujnik jeszcze gdzieś przymocować, jakąś kontrolkę zrobić, ale po co. Dobra, a czekajcie, już, patrzcie, się rozpędziłem. A i czego zapomniałem? Podkładki fibrowe. Dobra, tu jeszcze zanim podkładeczka, to ja bym tu wam proponował dać teflon. Czekajcie, to też powinno pasować. Pasuje czy nie pasuje? Są, tutaj są wszędzie gwinty M20. M20, tu było napisane, czekajcie, gdzie jest ta zaślepka. Wyrzuciłem, jeszcze nie wyrzuciłem. To jest M22 chyba razy 1,5 z tego, co się orientuje. I teraz zobaczcie, ja sobie urwę ten kawałek. I tu możemy ładnie owinąć teflonikiem. Tylko czekajcie, żeby to później nam nie kolidowało, to nakręcamy go tak, jak idzie gwint, tak jak będziemy przykręcać później. Czyli w prawo, żebyście później nie zrywali teflonu przy dokręcaniu tego w zawór. Tego ładnie ciasno trzeba opierniczyć. Nawet ciut się mi wydaje, że za dużo tego dałem, ale dobra. Widzicie, na 3 obroty nie więcej. Może być i tak już za dużo nawet. To nie jest główne uszczelnienie, tylko to jest pomocnicze. Teraz tu to rozkręcamy. Wrzucamy naszą podkładkę. Tak zabezpieczony gwint.
Wierzcie mi, będzie trzymał wam naprawdę kupę lat. To będziecie składać raz, a porządnie. Dobra, i to ustawiam sobie na razie tylko tyle. Teraz druga strona, robimy to samo. Czyli tutaj ten otworek. Czekajcie, portfel tak postawiłem. Tutaj tą stronę. Również trzeba przeczyścić. I weźmiemy sobie, sprawdzimy. Dobra, to jest tu ustawione. O, rodzice chyba jadą na zakupy. I teraz tak, zawór przechodzi tutaj. I teraz musimy zrobić, moi drodzy, przymiarkę. Tu widzicie, albo i nie widzicie, jest na dole nasze gniazdo. Przykładamy to sobie na równo. No i patrzymy, jak to tu pasuje. Tu nam jeszcze brakuje króćca. Także czekajcie chwileczkę. Tu jeszcze idzie króciec, który gdzieś tutaj właśnie leżał. O, tu. A więc ten króciec również wyczyścimy. I teraz robota, to co przed chwilą. Urywamy sobie trochę teflonu. Chyba nawet wziąć ciut mniej. I nawijamy tak, jak będziemy później wkręcać gwint. Czekajcie, gwint wkręcamy w ten sposób. Czyli to nam zostanie, czekaj, tak jak owiniemy, będzie pod włos, czyli w drugą stronę. To jest ważna sprawa, żeby się też właśnie kierunek teflonu mieli ten sam, jak się wkręca. Bo później ten początek, który wam zostanie, może zwijać. I tu też się starajcie, żeby to się nie zaginało. No to widzicie, o, ja się staram mieć go na maksa wyprostowanego. Żeby tutaj było idealnie to wszystko przykręcone. No, tu miejsce porwanie, to wiadomo, ciut się inaczej ułoży. No ale robimy to w ten sposób. Bierzemy teraz tutaj podkładkę fibrową dużą. I lecimy z tym do odolejacza. No. Kiedyś, powiem wam, składałem tą pneumatykę już raz. No i zobaczcie, nakręciłem złą stronę. Kurde. Właśnie o tym mówiłem, no dobra. Może się nie poszczępi. Widzicie, jak teraz mamy podwłos, czyli to będzie mogło się odgiąć. Ten teflon i zacznie się ściągać, zdzierać. No ale widzę, na razie nie ma tragedii. Klucz oczywiście 27. Chodźcie, to sobie przełożę z boku, żeby był większy zakres. I lecimy. No dzisiaj taki trochę bardziej poradnikowy odcinek. No, tam jednak prosiliście o tą pneumatykę, to tego typu rzeczy tutaj są ważne wszędzie. No w przypadku tych zaworów, tak jak mówiłem, jest problem, bo no niestety, ale to ciężko jest to jakkolwiek naprawić ze względu na brak części. Jest po prostu, tak jak tu widzicie, 100 zł kosztuje nowe akurat, więc nie ma tragedii. No i tu dokręcamy to już odpowiednio mocno. Czekaj, tylko tak, żeby klucz ładnie tutaj leżał. Dobra. Tu mamy to dopierniczone. Tutaj od razu sprawdzę, czy z drugiej strony. O, to trochę jeszcze można dociągnąć. Żeby tu wszędzie było przykręcone każda część, bo powiem wam, tu się popuściło. Tu właśnie też widzicie, teflon jest dany. O. Te nakrętki jest łatwo zerwać ogólnie, wam powiem. No. Wszystko trzeba ładnie dociągnąć, żeby to się działo. Nawet wam powiem, jak dajecie teflon nawet pod nakrętkę, to też jest dobrze, bo ona wtedy nie ma takiej tendencji do odkręcania się. Dobra, jak mamy tu teraz to przyłożone, to musimy teraz sprawdzić wysokość, jaka jest odpowiednia. Czyli tak, przykładamy tutaj do butli i tu sprawdzamy, jak to pasuje. I zobaczcie, teraz jak tu przyłożę, to widać, że jest to jeszcze źle ułożone. No zobaczcie, tu mamy na dole przykręcone prawie, że, znaczy przykręcone, przyłożone jest na płasko, tak żeby całą powierzchnią przylegał idealnie tam na butli, na kolanku. A tu widzimy, że jest to jeszcze gdzieś dalej. Czekajcie, tu, no, nawet tu możemy przykręcić na razie bez podkładki, tak żeby nam się to ułożyło jak, w takiej pozycji, jak ma być. Bo ten wąż ogólnie był troszeczkę gdzieś skrzywiony, przygięty, przez to tutaj nam później finalnie to odchodzi. I ewentualnie trzeba będzie go jeszcze raz podgiąć, odgiąć, bo widzicie, o, teraz tu jak przykładam,
on tu uciekasz na dół, on jest tak, o, żeby wypoziomowany, brakuje nam tutaj takie drobne szczelinki i teraz jak my to tu przykręcimy na siłę, to tym dołem będzie zawsze popuszczać, także tu musimy ciut rozgiąć na zewnątrz i tu musimy to wydłużyć, czyli tu rozegniemy, pójdzie nam do góry, a tu ciut zagniemy wtedy. I jeszcze trzeba to poprawić. Ewentualnie samą butlę jeszcze spróbuję. Czekajcie, bo przecież butla też jest tutaj ruchoma. Zawsze można spróbować. O, butlę trochę podciągnąć, właśnie. To chyba butla się przestawiła. O, zobaczcie. Tu jak podciągnąłem butlę, no jest tu teraz dużo lepiej. Może jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale tak można to złożyć. Dobra. Skoro jest tutaj ok, lecimy po podkładki. Tu sobie wezmę ich trochę. Bierzemy teflon. Teraz robimy to tak, żeby to działało. Wcześniej ten zawór miałem odchylony do siebie. Tak o, był wcześniej ustawiony. On powinien być chyba prawidłowo w ten sposób. Zresztą to wiecie, to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, jak się to bierze. Także pół biedy. Teraz tak, tu będę nakręcać w tą stronę, czyli w tą stronę też muszę teflonem. Tu pod nakrętkę nie daję go dużo, bo tak jak mówię, uszczelnie nie macie tutaj, tu musi być szczelne, tam wam nie uszczelni, bo i tak ucieknie. Ładnie go tu obłożyć. To akurat na jeden obrót starczy tego teflonu. Bierzemy podkładkę, przykładamy tutaj. Tu skręcamy sobie. Czekajcie. Oj. Wyleciała. I teraz tak. Tu musimy zobaczyć ewentualnie. Bo czekajcie. Tak jak weźmiemy w ten sposób. Jakby jeszcze obrót wkręcić. O. To nawet lepiej pasuje. Dobra. Dajmy im tu podkładkę między siebie. Oj. Teraz widzicie. To się tutaj całkiem równo układa. Teraz jak nam będzie się tutaj nakrętka, jak nakrętka to będzie teraz dokręcać, to nie będzie stanowiło nam to większego problemu. Bo tutaj ten kąt nie jest jakiś taki naprężony, że to wiecie, że on jest odgięty w tą stronę albo w drugą. Więc powinno być tutaj fajnie w tym momencie. No i tak z czuciem. Zobaczymy później, będziemy to jeszcze oczywiście będziemy to jeszcze później brać i pryskać, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest tak, jak być powinno. Tutaj trzeba teraz dokręcić. Tutaj tak samo górną kontrę. No widzicie? I teraz to będzie naprawdę luks robota. Dobra, tu mamy dokręcone. Jeszcze ten dół. Tu trzeba jeszcze popatrzeć. Tu jest ok. Tu jeszcze trochę idzie. Tu uważajcie, bo tu naprawdę w przypadku nakrętek to łatwe zerwać. Tutaj na przykład w fotolejaczu, jak wchodzi ten kruciec, jeszcze nie ma tragedii, ale w przypadku właśnie nakrętek trzeba naprawdę z dobrym wyczuciem, bo inaczej pourywacie. Dobra, to mamy. Jeszcze tutaj nam zostaje. Tu tego w ogóle nie trzeba nic dawać, bo tu widzicie stożek. Tu jest połączenie stożkowe. Co najwyżej tu można go jeszcze ciut inaczej dogiąć. O, coś ten deseń. Dobra. Też będzie super. I tu potrzebuję klucza numer 17. Chyba nawet leży. Tak. To jest to, bo tak jak tu wczoraj sprzątałem, to akurat się wzięło. Dobra. I tu teraz przykręcamy. Będziemy mieli teraz podgląd na wszystko. Odpalimy go, damy mu sporo gazu, żeby to spokojnie tutaj mogło nabić. Zobaczymy, jakie ciśnienie ustawi nam zawór. Później ustawimy na 7 bar, bo powiem wam, że przyczepy zupełnie inaczej hamują w przypadku 7. Jednak to ciśnienie jest wtedy o wiele lepsze, ale nie jak wcześniej było, że do 9 dobiło. Teraz chociaż wiadomo, że jak nowy zawór, to powinno wszystko śmigać jak trzeba. On powinien być gdzieś ustawiony na 5 bądź 6 bar. Tak jakoś w tej granicy. Tu natomiast mamy kontrę i śrubkę, którą ustalamy ciśnienie.
Także nie ma najmniejszego problemu. No i dobra, tu jest. Teraz tak, to pozabierajmy. Klucze trzeba sobie gdzieś tutaj wrzucić. Podkładki pozabierać, żeby nam to tu nigdzie nie pospadało. Odłożymy sobie wszystko na stół. A tu jest ta zatyczka. Dobrze mówiłem, M22 razy 1,5. Tam jeszcze wężyk, nie wiem czy widzicie. O, tutaj mamy wężyk. Wąż, który jest dorobiony. Znaczy dorobiony, w sumie kupiony gotowy. Ten wąż pójdzie na pneumatykę do szczepy. Czekajcie, tu jest podłączone. No więc teraz tak. Mamy luz, kluczyk. Dajemy gaz. I zobaczcie, ciśnienie oleju na przykład stoi. Teraz dopiero idzie. Nagle gwałtownie wzrasta i utrzymuje się gdzieś około 4 bar. Ale jak będzie gorący, spadnie nawet do połowy na wolny. Dobra. Tutaj ładnie ciągnie. Idziemy po ten, czekajcie. Zanim to nabije, to już wskazówka idzie. Damy mu ciut więcej obrotów. Bierzemy wodę z płynem do naczyń. Trzeba to przyspieszyć. Będziemy patrzeć na ciśnienie, jak się zmienia. O! To jest nawet taka kreska. Idzie, idzie. Gdzieś tu słyszę powietrze syczy. A tak, tutaj przecież syczy. Zapomnieliśmy. O, tu ja tylko palcami przyłapałem. Do jutra byśmy się męczyli, by nie poszło. No tu też akurat ładnie pasuje. Czekajcie. Idziemy po teflonik i po podkładkę. To się tak zastanawiałem, mówię, co już ten nowy zawór tak dziwnie działa, że ten, że ta wskazówka tak lata. A tu widzicie, niedopatrzenie. Jeszcze tu teflonu. Wypadło. Dobra. To widzicie, jest teflonik. Tu widzę, że w ogóle wody się trochę nazbierało chyba. Trzeba będzie w końcu spuścić wodę z butli. No powiem wam, że ja tu chyba nigdy nad wody nie spuszczałem. Dobra. I tu mamy, i teraz bierzemy i zakręcamy ten wąż. I po jego zakręceniu ciśnienie powinno już z nami działać. Widzicie. Ja tu wtedy przykręciłem tylko palcami, a zapomniałem o tym, że podkładki nie było dane, bo wtedy żeśmy przymierzali tutaj, czy tam góra pasuje. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle widzicie to. Chyba nie widzicie. Czy ja to w ogóle nagrywam? To jest najlepsze pytanie. Tak, 20 prawie. Tu mamy ten zawór. Znaczy zawór.
Tu mamy te kolanko i tu właśnie nam ucieka. Dobra, wracajcie na głowę. Odpalamy go jeszcze raz i sprawdzamy teraz. Trochę za dużo. Za krótko. To widzicie, kot oczywiście siedział. Okolice 8 bar widzę. Dobra, i on teraz będzie spuszczał ten nadmiar. Czyli zachowuje się na razie podobnie jak stary. Z tym, że on musi spuścić i przestać. Tu tyłem, o, tu tędy. Widzicie, ten mniejszy zaworek taki. On zaczyna spuszczać, my tu musimy nabić. Tu coś. Idą bąbelki. No i... A tu coś się pompuje, dałem? No gdzieś tu minimalnie jeszcze ucieka. Dokręcić. No teraz jeszcze więcej ucieka. Czemu tak dziwnie? No tu widzę, że ewidentnie na tym miejscu. To są wycieki. A czemu tak dziwnie? Być może te kolanko jest nawet spartolone, wiecie? No widać, że tu ewidentnie trochę ucieka. Trzeba będzie zobaczyć jeszcze czemu. Bo tu się boję, że zaraz urwę te kolanko. I to jest naprawdę mocno dociągnięte. Mimo wszystko gdzieś tu cały czas jakiś tutaj minimalny wyciek się pojawia. Zawór tu powoli przestaje nam się odzywać, ale przestaje trzymając siódemkę. To widzicie, jest 6 bar, a jest tak około 7 bar. No i jest naprawdę cisza. A widzicie, on teraz jest cichutko. Tu nigdzie nic nie cieknie. Właśnie albo widzicie, albo tu tędyk, albo od tyłu idzie gwintu najczęściej. Tu jest suchutko. Znaczy suchutko, tu jest szczelnie. Tu też jest szczelnie. Czyli na pewno tutaj, o, tu zobaczcie, jaka się bańka napompowała. Te połączenie jeszcze ma ze sobą jakiś problem. Tu też widzę wyjście z butli, też tu minimalnie coś puszcza. Ewentualnie to w ogóle wyjście tego. Ale w sumie taki wyciek, to wam powiem, to nawet nie jest jakiś mega problem. A wydaje mi się, że kolanek nie posiadam. Znaczy tamte można wykręcić, spróbować.
na stole ewentualnie, co się tam z nimi dzieje. No bo tu niestety, ale kolanek nie posiadam. Jak tutaj nie ma kolanek, to w ogóle nie ma kolanek. Bo tu na tym też chyba nie będzie. Niestety, ale nie. Ale zobaczymy, jak długo będzie trzymał ciśnienie, bo widzicie, w tym momencie jest nabite. A, zapomniałem szczepę przed ten otworzyć, wywrócić. To wiecie, to raczej nie są wartości, które bardzo szybko zaczną znikać. Położymy się jeszcze pod ciągnik, zobaczymy, co się dzieje na zaworze. To ja was wezmę teraz do ręki. No widzicie, no taki dzisiaj dzień pracowitości. O Boże. Tu trzeba się tak od boku położyć, tu mamy zawór sterujący. Kurde, jak tu się położyć? Ale tak, tu zobaczcie. Tu jest luks, naprawdę. To jest super, patrzcie. Ten przewód jest nieraz odkręcany. Był nieraz odkręcany, bo on idzie do tyłu. Jak trzeba było tam gdzieś gniazdo czy coś robić, był zawsze wyciągany. Zobaczcie, ale cały zawór siedzi cicho, to jest raz. Dwa. Żadne łączenie w ogóle nie ma jakiegoś problemu. Super, jestem, powiem wam, pod wrażeniem. Ten zawór jest tu chyba od nowości, nie wiem, czemu był kiedykolwiek wymieniany. Musiałbym się ojca dokładnie dopytać, ale mi się wydaje, że ten zawór nigdy nie był ruszany. Nie, rewelacja, bo powiem. Wstajemy, idziemy jeszcze do ostatniej rzeczy, jaką jest tu nasze gniazdo. Ale tu widzę tył. Końcówka jest nowa. I tu też jest cisza. Czyli jedyne problemy, jakie są, to są problemy na butli. Także w sumie nie ma tragedii. Powiem wam, w tym momencie nie będziemy tego grzebać, ruszać, bo tak, ciśnienie jak jest na układzie pneumatycznym mi odpowiada. Jest tak w granicach 7 bar. Czyli jest super. Tu są jakieś minimalne wycieki. Więc zobaczymy po prostu, po jakim czasie 30 zgubi ciśnienie. Bo to działa, tak? Zobaczcie, działa. Jest nabite, no minimalnie może teraz poszła w dół nasza wartość. Natomiast no jest super, no. Ja się teraz ten tylko zobaczę tutaj. Znaczy to może później. Otworzymy przyczepę, bo muszę zgarnąć ten przewód. I jeszcze się zaraz będziemy bawić z pneumatyką w przyczepie. Bo to jest wąż, który będzie szedł na gniazdo z tyłu. A kuźwa, końcówkę kupiłeś? Oczywiście, że nie kupiłeś, ale dupy dałem. Powiem wam, tutaj macie przecież jeszcze mówkę taką pomiędzy. Nie wiem, może mam coś takiego. Będę musiał poszukać. Bo jak nie, to jest lipa. Już tego dzisiaj nie dostanę. Totalnie o tym nie pomyślałem, bo przecież gniazdo przyczepy nie ma tej. Nie ma gwintu. No tutaj nie wiem, czy coś takiego będę miał, bo to jest M22. A ja tu mam tylko od 60 do 30 przejścia na ten, na olej, to tam jest 20 chyba 2 na calówkę, a tu potrzebuję do środka jeszcze do tych gniazd. No nie przemyślałem tego, może coś mi się uda znaleźć, nie wiem. Jak nie, to trzeba będzie to dokupić, ale wąż zawsze będzie można gdzieś tam pociągnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo już teraz godzina jest pewnie po 12 grubo. No 12.44 była. Także już jest po fakcie. A, spodnie, zobaczcie. Położyłem. Trzeba je wziąć na ten. Na haczyk. Dobra, odpalimy go. Podniesiemy przyczepę. Tylko klucz muszę wyjąć ze spodni, bo zaraz na nim siądę i będzie nieprzyjemnie. Wiemy, że na dole przy butli jest tutaj ten ubytek. Jeszcze zaraz chcę zobaczyć, spuścić w ogóle ciśnienie z butli, żeby ewentualnie powietrze zeszło. Będzie wtedy super. Dobra. On w sumie odpali tak bez kluczyka, ale szkoda dla alternatora. Trzeba podnieść przyczepę. Zawór.
jest ok. Widzicie, gdzieś tutaj, o, okolice 8, niecałe 8 bar jest ok. A tu widzicie ciśnienie oleju, które już po lekkim nagrzaniu spada. Mimo że widzicie, temperatura jest gdzieś poniżej 50. Wskaźnik ten działa od oleju 100% dobrze, na pewno. Porównywane to było pirometrem, więc na pewno nie szukuję. Dobra, na razie go zostawiamy, bo słyszycie, że zawór sobie działa, zrzuca, jest super. Natomiast my musimy zobaczyć, tutaj, zobaczcie, wczorajsza robota, tu przyspawałem ten stworzeń, bo on kiedyś tam odpadł. Natomiast my dzisiaj się jeszcze tu zajmiemy, zobaczcie, tym tyłem. Tu widzicie, jest kolanko i w te kolanko jest wsadzone jakieś zdławienie, jakaś zaślepka. A my musimy stąd pociągnąć przewód do tyłu, bo z tyłu po prostu nie ma gniazda na drugą przyczepę. Musimy te gniazdo zamontować. Jak zamontuję gniazdo, to będzie ok. Ale oczywiście zanim zamontuję gniazdo, to najważniejsza rzecz, czyli bezpieczeństwo. A więc bierzemy taką rurę, zobaczcie, to jakaś czwórka chyba, nawet ścianka. Wstawiamy ją tu i tu zapieramy. I teraz mam chociaż świadomość, że mi na łeb nie spadnie przyczepa. W zasadzie to możecie być cały czas na rączce, co za problem. Mam tutaj teraz klucz 20. Czekajcie, w sumie można by ją było podnieść na drugą stronę. Wygodniej by było. Czekajcie, zmienimy stronę przyczepy. Dobra, teraz możecie zobaczyć ważną różnicę. Natomiast mamy dwa rodzaje gniazd. Mamy tutaj, widzicie, miękkie, które można wdusić. To jest gniazdo ciągnikowe. No i mamy też gniazdo twarde, które jest do przyczepy. I to chodzi, to jest te przyczepy, które podłączamy do ciągnika, czyli twarde wchodzi w miękkie. Można tak to dosłownie nazwać. Czyli wiadomo, żeby to zaczepić, bierzemy jedno w drugie. Działa to na tej zasadzie, że widzicie, to jest po prostu taki zawór. Ten miękki ma zawór. Więc jak połączycie, twardy się tu zablokuje na miękkim i wam to otworzy. I teraz ważne, żebyście tego nie pomylili. Miękka strona idzie do przyczepy do tyłu. Ponieważ no tam jest po prostu wyjście na drugą przyczepę. Przyczepy z przodu oczywiście mają twarde, więc musimy z tyłu założyć miękkie. No i teraz tylko problemem jest dla mnie to, czy ja będę miał tutaj tą mówkę taką, znaczy mówkę, no taką przejściówkę, żeby podłączyć jedno w drugie, bo no kurde, nie kupiłem. Myślałem, że to będzie na stanie. Zobaczymy. Trochę długi dzisiaj będzie ten filmik, ale nic wam nie poradzę. Tu możecie zobaczyć, mam już tą przejścióweczkę taką na pneumatykę. Odkręciłem co prawda 60, ale i tak ona tam, że ona dzisiaj nigdzie nie będzie jechała z przyczepą. W poniedziałek pojadę, kupię nową i to widzicie, to się tutaj nakręca. I oczywiście tutaj też, moi drodzy, trzeba dać dużą podkładkę. Tutaj są. Tu idzie duża podkładka. Oczywiście idą dwie, bo z każdej strony. Chociaż nie, z drugiej strony duża nie idzie. Z drugiej strony chyba nic nawet nie idzie, bo tam jest wąż ze stożkiem. Natomiast bierzemy to i oczywiście bierzemy teflon. Tu też musi być oczywiście to wszystko ładnie oteflonowane. Także zabieram się do roboty i zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Dobra, podsumowując dzisiejszy dzień, możecie zobaczyć. No tu akurat ciśnienia na tym nie ma, to tu się sprawdza, jak pompuje. Ale zobaczcie tak, tu jest wszędzie ok. Drobny wyciek jest tu, powietrza i tu. Ale to widzicie tutaj, to no lepiej po prostu, że tak powiem, nie będzie. Ale też tutaj nie jest nie wiadomo jak duży, żeby się martwić, że wiecie, że w 5 minut wam ciśnienie zejdzie. Drugi wyciek, który znalazłem, jest tu na łączeniu gumowym. Tutaj trzeba tą paskę z niej tam przeczyścić, założyć. Przejdziemy od drugiej strony. Wszędzie jest ok. I tu jeszcze. Tu poprawione było. Tu macie nowy, widzicie, wąż założony za kolankiem. Tu jest puszczony. Dwie opaski, wyjście z tyłu. Tu, tam o. Tam widać, bąbelki idą. Tu u góry też trochę idą. Zostało to dokręcone. To nie jest nowe. Tu nie będziemy się szczypać z tym. Taki wyciek to nie wyciek. Nie ma tragedii.
A więc moi drodzy, tak jak widzicie, woda, płyn do mycia naczyń, czy też jakieś tam mydło, cokolwiek co się po prostu pieni. Najlepszy sposób na sprawdzanie pneumatyki. Co do tego zestawu, co do 30 i przyczepy, no to jak widzicie w tym momencie, no ja, że tak powiem, mogę się czuć po prostu swobodnie, mogę się czuć dużo pewniej, ponieważ no tam było troszeczkę więcej wycieków i powodowało to, że na wolnych obrotach, kiedy stawałem, no tam były akurat poważniejsze awarie, tak jak zawór czy coś, ale no powiem wam tak, no nie szukujmy się, no ciągnik jest 30-letni, konstrukcja 50-letnia, przyczepa też nie należy do młodych, też mniej więcej tak samo wiekowo gdzieś tutaj ta technologia. Wiadomo, przyczepa też jest bodajże 30-letnia, bo to chyba przyczepa, przyczepa i 60 to chyba 8-7 rocznik, a 8-8 to jest 30. Także no, miała już te 32-33 lata, więc nie ma co się tutaj oszukiwać, trzeba by to było wymienić tak naprawdę wszystko po kolei, żeby to działało idealnie. Pewnie, żeby to było tak, wiecie, 100% perfekt. Natomiast teraz, tak jak jest, powiedzmy te 90%, to jest i tak super, bo takie drobne wycieki to no, nie stanowią najmniejszego problemu. Jestem pewien, że godzinkę to spokojnie wytrzyma. Od razu sobie sprawdzę godzinkę. Jest godzina 14, teraz możecie zobaczyć. A więc no myślę, że spokojnie gdzieś tam do jakiejś tam pory będzie się to na pewno trzymało. Ja jeszcze chcę spuścić zawartość zbiornika z ciągnika. Chcę tam później puścić po prostu, sprawdzić czy tam jest woda, bo tam czułem, że wyjście z butli było wilgotne. Więc na pewno się sporo wody jeszcze odłożyło gdzieś tam w butli. No wiadomo, woda jest tam nie wskazana, bo butla gnije chociażby. Natomiast chcę teraz po prostu jeszcze to spuścić. No i liczę, że na pewno ten ciągnik już długo będzie trzymać ciśnienie. Wiadomo, dwa tygodnie nie będzie stało to, ale no na pewno nie będzie to na zasadzie, że zostawiacie ciągnik, za pół godziny jest pusto i jak go stawiacie, to wszędzie słychać, gdzieś tam wszędzie syczy. No na pewno jest teraz super, ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu. No mówię, tam te parę pierdółek to jest po prostu kombinatoryka, męczenie się, są założone teraz nowe podkładki, są dokręcone. Jak będziemy jeszcze dociągać bardzo, to się pewnie gwint urwie, a taki minimalny ten wyciek to jest ok, bo to nie jest zbytnio słyszalne, to widzicie, tylko tam bąbelki się robią, więc bąbelki nam ukazują, że minimalnie gdzieś jest jakieś tam ujście powietrza, ale takie ujście no nie zbije nam całej tutaj butli i wszystkiego w 5 minut. Może, nie wiem, za 2-3 godzinki będzie pusto, ale jestem pewien, że wiecie, mogę spokojnie pojechać teraz na żwirownię, stanąć, dojechać, załadować się, wyjechać na drogę, cały czas będzie powietrze, a nie jak to miało miejsce ostatnim razem, że podjechałem do biura, wsiadłem do ciągnika, ile 2 minuty może trwa zakup towaru, no to wiecie, wchodzę do ciągnika, patrzę, a tam już powietrza nie ma. Zdziwienie było, no było. No wiadomo, w trakcie jazdy, jak ma te 2000 obrotów, czy tam 2200, to akurat sprężarka wyrabia, nabija, więc te hamulce by jeszcze zadziałały, no ale to jednak wiecie, to mamy zgasić i ma to działać. Coś chyba już zaczęło puszczać. Natomiast powiem wam, że kiedyś miałem taką sytuację, że zjeżdżałem właśnie z górki, z wiaduktu co prawda, był wtedy korek, jechałem ciągnikiem z przyczepą. To było też gdzieś tam po zrobieniu pneumatyki i powiem wam, że na przykład w takiej sytuacji musiałem trzymać 1200 obrotów, bo cały czas troszeczkę zjeżdżałem, hamowałem, więc po prostu układ nie był w stanie się napełnić, do tego tu nie jest dwuobwodowe, więc trzymając nogę na pedale też nie do końca te ciśnienie zostaje nabijane tak, jak powinno być, jak to ma w przypadku dwuobwodowego układu, więc wiecie, no zjeżdżając tak długo trzeba było, kurczę, się męczyć. Tam kierowcy już na mnie trąbili, że wiecie, że nie zjeżdżam, no bo jako ciągnik właśnie, gdzie jest tutaj układ pneumatyczny, musiałem, wiecie, czekałem troszeczkę dłużej, tam z 2-3 auta odjechały, ja dopiero zjeżdżałem i hamowałem, żeby nie było, wiecie, co chwilę, tylko ja tak powiedzmy co drugie, trzecie poruszenie korka musiałem zjeżdżać, no i nie było wtedy źle, ale jakbyście mieli nieszczelny układ, to śmieszne miejsce mogłoby być, albo chociażby poważna stłuczka, moglibyście komuś wjechać w tył auta, więc hamulce, pamiętajcie, hamulce, najważniejsza rzecz jaka jest. Ciągnik musi hamować, przyczepa musi hamować jeszcze lepiej, natomiast jeździcie tak, jakbyście ich w ogóle nie mieli, żebyście nie musieli z nich używać. Ale jak już będziecie musieli je użyć, to jest po prostu strzał z całej siły w pedał i macie się zatrzymać wręcz w miejscu. Także taka przestroga dla was, dbajcie o swój sprzęt, pamiętajcie, że czasami głupie nasmarowanie chociażby potrafi dużo zmienić. Ja przechodzę teraz do smarowania, tam jeszcze z przyczepą dzisiaj nie skończyłem, przejdziemy do, że tak powiem, serwisu przyczepy. Także ten filmik z pneumatyki dobiega końca. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć! So